Hello, tutaj TheLolak55, a to jest Need for Speed World i następny lolakowy garaż. Co tu robi trafik? W każdym razie, dzisiaj przedstawię wam Nissana 200... jakie? 2000 GTR. Jest to stary Skyline. Jezu, ile tu trafoli, co jest? Może pojedźmy gdzieś. Więc tak. Jest to bardzo dobry samochód. Mam go w klasie C wymaksowanego. I powiem szczerze, że rządzi. Właśnie, może nie rządzi, ale jadąc bez power-upów Perfect Starta, tym samochodem można naprawdę wymiatać. Ma fajne przyspieszenie, bardzo fajnie skręca. A choć maksymalna prędkość może nie jest tak dobra. Dobra, przyspieszenie także nie jest aż takie dobre. Ale dobra. Ale jego właśnie dużą zaletą jest bardzo dobry skręt. Przynajmniej w moim przypadku tak jest. Więc co? Mi się ten samochód całkiem fajny ma wygląd. Typowy kwadratowy samochód. Stary model. Świetny samochód dla kolekcjonerów. I tym podobnych. I dźwięk silnika także jest świetny. Czekajcie, muszę wejść na klawiaturę. Zobaczmy sobie dźwięk silnika. A raczej usłysz. Dobra. Zaraz się spotkamy na wyścigu. Więc oczekujcie. No. Dobra, nie ma co wymieniać bawełna. Do zobaczenia na wyścigu. Hello, dobra, jesteśmy. Przeciwko mnie są dwie eklipki i jeden Chevrolet SS. Tak, chyba tak. I jeszcze jeden samochód, nie pamiętam jaki. Ale zaraz, aha, Solostik. No cóż, mamy tutaj niezłych koksów w sumie. Ale zobaczmy, jak sobie będzie się sprawować nasz 2000 GTR. Jak widać, skręt jest mocny, jest bardzo dobry. Wybrałem akurat taką trasę, żeby właśnie pokazać ten skręt, jak on będzie się spisywał. Dzieje się to ładnie, pięknie wręcz. Tutaj na pełnym gazie jest, na pewno przejadę. Dokładnie. No cóż, jak widać, przyspieszenie także ma całkiem niezłe. Wszyscy zostali z tyłu. Mimo iż tam są osoby, które dobrze jeżdżą. I okej. Widać, że... No cóż, łanie ciśnie nasz 2000 GTR Skyline. Naprawdę to jest bardzo dobry samochód, tylko że ma słabe nitro. I zaraz wam to zaprezentuję na następnym wyścigu. Więc widzimy się za chwilę. Okej, teraz będziemy jechać z Perfectem. Jak widać, Solstick i Eclipse zostali w tyle. A w zasadzie nie zostali w tyle, a polecieli po prostu do przodu. No, ale tutaj widzę, że kolega się rozbił. Ale i samochody z mocnym nitrem poprunęły do przodu, ciężko ich było dogonić. A ja po prostu zostałem z tyłu. Choć przyznam, że w tym Skyline
Nitro jest słabe, bardzo słabe, ale nie należy do najgorszych. Ma jakąś tam jednak moc, bardzo małą, ale ma. Dlatego między innymi poszyłem skillę na przedłużenie perfect startu, jak widzieliście przed chwilą. Ale zobaczymy. Spróbuję moim skrętem odrobić odrobić stratę. Widzę, że na piaskach trochę słabo skręca. Piask na żwirze, ogólnie na terenie. Zobaczymy. Tutaj jeśli dobrze wejdę, to będę mógł na pełnym gazie. O, niestety się nie udało. Ale dobra. Gonimy dalej. Jedziemy bez żadnych power-upów na razie. No, ogólnie kolegom powiedziałem, żebyśmy jechali bez power-upów. I jak widać, samochód nie jest gorszy od Eclipse, który jest także bardzo dobrym samochodem. Ale także ma mocny skręt, co jak widać Solstick sobie nie radzi, bo ma trochę gorszy skręt, a to jest także dość kręta trasa w sumie. O, fuck. No i popełniłem błąd. Już tego nie odrobię. No dobra. Jedziemy dalej, zobaczymy. Nie, no nie mam szans wygrać. Ale jak widać, ten samochód ma moc. Ma moc, ale niestety nie mam tej mocy w nitrze. Ale za to reszta w tym samochodzie jest wręcz doskonała. Jakbym miała jakby ten Skyline miał mocne nitro, naprawdę byłby jednym z koksów ze swoim wspaniałym skrętem. Okej. Teraz przejdźmy do kryjówki i sprawdźmy, co mam takiego zainstalowanego w naszym Skyline. No, come on, czytuj. Coś laguje. To na pewno nie mój komputer. Choć nie, no możliwe. Stanie mi strasznie z góry, ale to nie moim komputerze, a Skyline jest filmik. Po pierwsze, skill mody. Jakie do niego wsadziłem skill mody? W sumie nie miałem co robić z częścią, ale dobra. Mam tutaj dwa dwugwiazdkowe skille na szybsze ładowanie gotowości. Myślę, że mogą się przydać. I na perfect starta. Ze względu na to, że jednak jest tam jakieś nitro w tym samochodzie i jednak coś daje. Okej. Okay. Teraz rzecz, która długo się ładuje, czyli aftermarket. Sklep z częściami do tuningu wizualnego. Można zaobserwować, że mam dużo w nim zainstalowane. Prawie wszystko, oprócz jednej rzeczy. Którą chcę wam... Aha, ciekawe. Ostatnio są bugi. Okej. Dokładnie to chodziło mi o maskę, której nie mam. A to zobaczycie dlaczego. Już możecie się domyślać. Ale dobra. Mam w nim zainstalowany body kit. Taki jak... Co on takiego dał? Dał tutaj takie taki zderzak z przodu i z tyłu. Usunął takie obramowanie przy światłach i dał tą tutaj na dole. I on jest nawet za kasę z gry. Co się opyla, jak dla mnie tak. Świetnie wygląda ten. Uznałem, że lepiej wygląda.
Są jeszcze dwa błote kity za pusty. Są dość tanie. Jeden jest za 400, daje coś takiego. Z takiego nie zmieniam sobie. W sumie tak wygląda oryginalna wersja tego body kitu. Bo jest takimi dwoma światłami. I daje z przodu coś takiego. Generalnie brzydkie. Nie podoba mi się w ogóle. Jeszcze jest taki body kit, poszerza go ładnie. Wygląda teraz bardziej jak Dragster. Ten body kit, no całkiem fajnie wygląda. Daje fajną rurę wydechową. Fajnie poszerza ten samochód. Całkiem fajnie ogólnie teraz wygląda. Ale jednak wolę. Wygląda bardziej oryginalnie. Okej. Okay. Zainstalowałem do niego taki standardowy spoiler. Bo tutaj do dyspozycji 4 spoilery. Jeden to właśnie taki. Nie pasuje, który mi nie pasuje. Taki. Taki. No i ten co aktualnie mam. Jak dla mnie pasuje ten. Ten spoiler, który dodałem. Sam ten spoiler jest kwadratowy, a to jest w sumie kwadratowy samochód, a tak uznałem, że świetnie na nie wygląda. Możemy usunąć spoiler. Co to trochę dziwnie wygląda. Ten samochód jakiś ma standardowy spoiler. Chyba ma taką... A w sumie zobaczycie u dealera. Jeszcze mamy pełno spoilery. Spoilerów za boost. Które w ogóle nie pasują do tego samochodu. No może ten. No dobra, ten jeszcze może. Masek nie mamy. I dalej mam felgi i tak dalej. Dobra. Teraz performance shot, czyli części do tuningu osiągów. Mam w nim włożony dwugwiazdkowy silnik niebieski. Nietuningowany, zwykły. Tuningowany na część Americona. Żółta. 3-3. No w sumie sami widzicie, zielona przykłanie, 8-4-3, żółte zawieszenie, 2-2-4, niebieskie hamulce, gwiazdkowe, 4 i część Pro nawet mam w nim, Velocicoma, 3-6-6, mam go otóż wymaksowane jako w klasie C. Okej, okay. A wygląd to moja wena twórcza, trzeba się podoba czy nie. I dla mnie całkiem fajnie wygląda z tym malunkiem. Okej. Okay. Zobaczymy, czy samochód jest w ogóle dostępny aktualnie. I za ile. Tak. Wiem, że on jest na przecenie, więc... Bo są teraz ogólnie japońskie samochody na przecenie. O nie, to będę musiał kupić. Skyline 2000 GTR. Tak wygląda. Tak wygląda standardowy spoiler. Dość dziwny. Wolę tamten, co zainstalowałem. I tak wygląda to obramowanie. Jest on po 1200 boostów. Czy się opyla za tą cenę? Tak, tym samochodem da się wygrać, choć jest to naprawdę ciężko. Ale w sumie da się nie wygrać. Nawet w klasie B przyznam. Jest to bardzo dobry samochód. Można go wymaksować w klasie B i także nim cisnąć. Właśnie jeszcze felgi ma stokowe, takie stokowe jakby felgi. Żadne takie rewelacyjne, takie normalne w sumie, takie same obramowanie bez żadnej felgi. To jest felga, tylko że są jeszcze te takie plastikowe nakładki. Jest taka felga bez nakładki. O. Zwykła felga bez nakładki. Za 1200 się opyla na pewno. A czy no przy normalnej cenie pewnie około 3000 busów się opyla? Zdecydowanie. Choć może, może. Kto chce, niech kupi za 3000 busów jeszcze tam. Jeszcze. Kto chce mieć ten samochód, niech sobie kupi. 3000 busów to jeszcze nie jest aż tak dużo. Ale pewnie jest jeszcze droższy niż myślę. Okej, okay, to tyle jeśli o to chodzi. Idźmy na ulicę. Ustawmy ładnie kamerę jakoś. Ustawmy się ogólnie gdzieś. Okay, tutaj na przykład. Klikamy V.
Dobra, chyba ktoś do mnie puka na tym spiku, ale spokojnie. Nic się nie stało. Okej. Okay. Więc tak się prowadzi, tak wygląda Nissan Skyline 2000 GTR C10. Czy się opyla? Tak. Głównie ze względu na swój skręt, no i w sumie średnie przyspieszenie, maksymalna prędkość zapewne nie jest tu zbyt wysoka. Więc żegnam was, DLOLAK55. Zapraszam do następnego odcinka ogólnie do moich filmików z Need for Speed Awarda, jak też do innych. Więc komentujcie, oceniajcie, klikajcie lolowaty guzik. Siema!